Cześć wszystkim, z tej strony Myraelus i po raz kolejny spotykamy się w najnowszym Tomb Raiderze. Patrzcie, jaki piękny wschód, albo to nadchodzący zachód słońca nas przywitał. I płonący pałac. No tak jak w ostatnim odcinku musimy znowu odnaleźć naszą załogę. Nie wiem, gdzie oni znowu się podzieli, znowu gdzieś poszli bez mnie. O, Alex, o wilku mowa. Mogę się z wami połączyć. Właśnie dotarliśmy na plażę. Kuter jest mocno zniszczony. Bez odpowiednich narzędzi możemy mieć problem z doprowadzeniem go do stanu używalności. Gdzie my znajdziemy narzędzia? Przydałaby nam się pomoc. Zobaczcie, co dacie radę zrobić. Ja już idę. Uważaj tam na siebie. Aha, znajdź plażę. Ja. Jedziemy. Ups. Czyżby nas dzisiaj czekały takie bardziej wyzwania? Nie, kurczę, nie RPG-owe, tylko platformowe. O! Znalazłem to słowo. Platformowe. No, dość długa droga w dół. Pewnie niezbyt przyjemna. Ups. Będziemy wskakiwać. Wow, fuck. No. Dobra, teraz bardziej poczekam dłużej niż ostatnio. Bo trochę mały fail mi wyszedł. Bo tak to ma być. Ja już chciałem od razu sobie tak wskoczyć. Obecne położenie, gondola. Laro, jesteś tam? Alex mówił, że już schodzisz. Niedługo będę na miejscu. Muszę ci coś powiedzieć. Jesteś gotowa? Co się dzieje? Cokolwiek powoduje te burze. Cokolwiek nie pozwala nam opuścić tej wyspy. Ale potargną bluzkę się w klasztorze. Jesteś pewna? Tak samo. Ma tą bluzkę potarganą, wam powiem. Pomogę Reyes naprawić ten kuter, ale potem ruszam w głąb wyspy. Laro, to mi się nie podoba. Po prostu mi zaufaj. To jedyne wyjście. No dobrze, uważaj na siebie. A, możemy sobie popatrzeć. A, koniec. Koniec, koniec. Bez takich zbereźnych rzeczy. Gdzie my jesteśmy? Uda się do obozu rozbitków. Czy na to nie będzie coś czekać? Ciekawego zaraz? Chyba nie. Tak, prądu pewnie zabrakło. Aj, jak na nasze... Nie! Wow! No, całe szczęście. Ale bym teraz odwalił. Że pomyślałem teraz, szybko zdążyła się złapać z powrotem, byśmy mieli ciekawe. Jakaś amunicja, a po co nam amunicja? Chcę tylko się dostać do obozu, ja nie chcę tu jakiś toczyć walk, nie wiadomo jakich. Dawaj Lara, idziemy do góry. Musiał oczywiście prąd wysiąść w najlepszym momencie. Nie mogło się obejść bez przeszkód. Ta biedna Lara to ona cały czas cicho. Pod górkę, tylko jakby się nie było. Dokładnie powiedziane, jest za cicho. Bo pewnie już czekają, widzę tu są zasłony. A ja nie mówiłem. Dokładnie. Broń kontra broń. Cwaniaki. Headshot. Wow, 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 shift, 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 shift! Fuck! Pojebały mi się guziki. Oj, tutaj. Bo to i tak dużo nie dało, trzeba się bardziej odsuwać. Tego trzeba zlikwidować. Fuck! A ja nie trafiłem. Nie zginął? No dalej!
to. Gięcie w frajerze. Chyba jednego mniej. Chyba? Wychyl się. Oj. Jednego mniej. Tam się jakieś ciało zbugowało. Mamy go. Mamy go. Oj, fuck. Coście myśleli? Dawaj, dziklara, wszystkich wyrżniemy z łuku. Bo zaraz... O, fuck! Karabin trafiłem. Nawet strzały mi się skończyły. Ha, 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 ha. Nie ma. Nie ma. Dawać, dawać, dzwonek. Zmieniaj. Chyba wyrżniemy ich wszystkich. Dawaj go. Proszę, pizdu. O nie, no. Czemu zawsze to tak musi być? Fuck. Co, nic z całej naszej amunicji, co miałem sobie z nich pozbierać? Zabiłaś moich braci. Okej, musimy jakoś się pozbierać stąd. Dawaj szybko, Lara. Aha. Nie ruszaj się. Dawaj. Ja się będę ruszał. Kurwa. Wow. Uhuhu. Rzuciło mnie z lekcja jak szmatą zwykłą taką. Dawaj. Myślałem, że mogę się zasłonić, ale... Najwyraźniej nie. Bo chcę się pozbyć. O, fuck. What the fuck? Slow motion. I jak ja się teraz mam to zeskoczę. Jaki fiks. Albo i nie. Ale uciekliśmy. To było ciekawe rozwiązanie, wam się powiem. Fajnie to zrobili. Jezu, już myślałem, że nie mam amunicji. Przeżyliśmy. Daliśmy radę. Ale fajnie to było rozwiązane, to trzeba przyznać. Fajnie to zrobili. Dobra, dawaj Lara. Wskakuj. Coś mi mówi, że reszta znalazła łatwiejszą drogę na dół. No też tak przypuszczam. Komu mamy takiego pecha? Jest ten guter? Tak, dotarliśmy do naszego statku. Udało się. Boga. Tylko gdzie oni są? Nie mówcie, że znowu ich porwali. To nie byłaby szczęśliwa wiadomość. Ups, tam są jeszcze jakieś części. Zbierajmy sobie. Dawaj, Laro, idziemy w dół. Gorsze jest to, że strzał już nie mam. Shotgun jeszcze, no bo i w karabinie mamy trochę. Dawajcie. Bez przesady, no.
tak długo żył? Możemy go oprawić? A, tylko 12. Z lekcza mało. Grobowiec w pobliżu. Ciekawe. No słuchaj, czy ktoś coś tam próbuje odpalić? No ja szczerze wam powiem, że dopiero mam przy... Z tego co widziałem, mam 44% gry. Nie wiem, czy to się liczy od razu ze wszystkimi zagadkami i tym wszystkim. Ale jeśli nie... To dość sporo mam przeszłem, a znalazłem dopiero jeden grobowiec. No zbytnio nie szukam. Więc może dlatego... What the fuck? No co tam, pogrzebnik w kogoś grobie. Oj, w dół. Dawaj, wyjdziemy Lara szybko. Dawaj, w dół. Trzeba iść do tych naszych. Sprawdzić, co oni tam zmajstrowali. Czy to jest Nalina? Tu jest ala wejście do grobowca. Ale ja nie mam strzał nawet. No poczekajcie. To nie zadziała. Potrzebny jest nowy sprzęt. O, ciekawe. Widziałem się, ja mam iść tam, a ja tu sobie gdzieś spaceruję. Dobra, sorry, że wam tutaj tak zawracam trochę głowę. Tymi znajdźkami, nieznajdźkami. Kolejna część to strzelby. Idźmy już do prawidłowego obozu. I znajdźmy naszych. Są tutaj? Usiądźmy jeszcze przy ognisku szybko, zobaczmy, czy mamy coś. Łzy nie przywrócą mnie do życia. Karabin automatyczny. Tak właśnie powiedział Dorot. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczek. Boże. Wolałabym, żeby to nie zrobili. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z kliniką i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. Nie obwiniaj się, mała. To nie twój... Nie twój problem, chciałem powiedzieć. Nie twoja wina. O, ho, 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 ho. Kałach. Zajebiście wygląda. Obsługę broni w związku z czym jest większe zadawane obrażenia. Zajebiście. Zajebiście teraz wygląda. Strzelby mamy w ogóle nie ulepszoną. Pistolet tylko 50%. Zajebiście zaczynają te bronie nawet wyglądać. Łuk tylko w 50%. Zajebiście teraz wygląda. Nie taki przedwojenny. Tu przy okazji jakaś amunicja. Pewnie później nam się przyda. Rod, wiem, że chcesz, żebym nie była taka surowa dla Lary. Ale mam powody. Ten wielki, kosztowny statek i cała jego załoga zmierzają na nieznane, niebezpieczne wody. To jest ta murzynka, co nas nie lubi. Trudno, że nas nie lubi. Jej problem, nie nasz. My ją próbujemy ocalić jej dupę. Tutaj coś kolejne, jakiś pamiętnik. Czuję tutaj coś dziwnego. Coś... Wy tam wszyscy czujecie coś dziwnego, ja nie wiem. Dobra. Gdzie oni są? Aha, tutaj. Coś nie bardzo chyba nam idzie. Sam. Jestem. No jest moja dziewczynka. Jak? Wszyscy się cieszą, pewnie nie tamte. Wiedziałem, że to przegapił.
Gdzie on jest? W drodze na Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Johna, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Cieszę się, że do nas dołączyłaś, Laro. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. Chyba zbyt ciężkie. Żeby to w miarę swobodnie unieść, będziemy potrzebować wielokrążka. Racja. Może spróbuję go złożyć z kilku bloczków. Na tamtym wraku wciąż jest taki lunek. Może coś znajdę. Bądź ostrożna. To się nawet nie przejęło. Dobra, nie martwcie się. Dorwiemy, co tam dla was potrzebne jest. Dobra, kawę znowu się rozbierają. Ups. Bam. My to szybko obszukamy. Dawaj, Laro, idziemy szybko. Znajdźmy te części, które są potrzebne i wracajmy do tego przeklętego pałacu. Ups. Wow. I do góry powolutku. Wskoczyć. Co tam taki statek, że to się nie będzie walić? Kim oni kurwa są? Zdaje się, że mają broń. Nie wiem, muszę pomyśleć. Razem to działa od wielu godzin. Jesteśmy odcięci, bracie. Co cholera, co my zrobimy? Kurwa, zamknij się na chwilę, daj mi pomyśleć. Coś się dzieje. Widziałeś ten dym wydobywający się z góry? Tak, ale to może oznaczać cokolwiek. Pójdziemy tam po zmroku. Zaraz. Myślisz, że to dobry pomysł? Może lepiej zaczekajmy na następną zmianę. Będziemy czekać cholernie długo. Coś jest nie tak, bracie. Ogarnij się. Idziemy stąd po zachodzie słońca. Chciałem w miarę po cichu to załatwić, ale nie wyszło. Sorki, kolesie, ale wyszło jak wyszło, staliście mi na drodze. W tą stronę. Ups. Jeszcze gdzie indziej? Że to się nie wali w ogóle. W dół. Dawajcie. Tam jest. O kurwa. Nie, no chyba trzeba odstrzelić tylko, tak? No chyba, że tak. Bierz te Laro i zwijemy. Pak, pak. To się rozpada, wynośmy się stąd! Chodźcie tutaj! Oho, spoko. Spieraj się. Tego używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Spieraj się, mała, bo walą do nas. Jak jest dwóch? No, szczerze trzeba przyznać, że zbytnio amunicji. Wow! Oh fuck! Dobra. Nasz typek.
Trochę zmokliśmy, ale co tam? Hopsiu, hopsiu. Ale masz, chłopie, givera. Dzięki. Nawet się nie odezwał. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. Wale. To doktor Whitman! Johna! Pomocy! On jest zdrajca. Strzelał do niczego. Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Nikogo nie widziałem. Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. A ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu, kurwa, chodzi? To nie jest powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Ja miałem nadzieję. Słuchaj, że... przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne licówki. Dość, dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. No to jebany zdrajca jest pewnie. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne? No jak nie ma tematu? Idę po Alexa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze. W takim razie szybciej wrócimy. Laro, poczekaj! Proszę, weź ten łuk. Trzymałem go dla ciebie, od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebije niemal wszystko. Dziękuję, John. Uhuhu, ale mamy cacuszko teraz. Jakąś nową umiejętność od razu. Co my tu możemy odblokować? Też mam, nie opanowałem tego ostatnio? Też się dziwię. Dobra, przejmę. Ale mam teraz zajebisty łuk, nawet strzały mamy. Gdzie się mamy udać? Po Alexa? Laro, Endurance ugrzązł na mieliźnie za tymi klifami. Mogłabyś użyć nowego łuku, żeby się tam dostać. Na przykład na tych skałach naprzeciw nabrzeża. Dobra, idziemy. Poradzimy sobie na pewno. Ja tam wierzę w naszą larę. Pak, 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 pak. Ale nie spadaj, dziewczyno. Nie wiem, co to miało być w moim wykonaniu. Naprawdę nie mam pojęcia. Słyszę z nimi. O! To ciekawe. Dobra, dawaj, Laro, idziemy. Szybko z babu się rusza, jakby nie było, nie? Jakoś tak... Ups. Dobrze, zbliżam się do Endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Alex! Już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie, dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? No idzie po prostu chłopak bez ciebie, no. Mam iść tam do góry. Zmienia postać. Dawaj do góry, Laro. Elina jest jeszcze wyżej. Czy to jakoś wyjście? Jest tutaj drabina.
jesteśmy. Wezmę sobie jeszcze skrzyneczkę, zanim pójdziemy do niego. No i co powiedzieli? Co się tam dzieje? Jakaś kobieta uwolniła więźniów i zabiła wszystkich na swojej drodze. Cholera, serio? Kim ona kurwa jest? Nie wiem, myślą, że przepłynęła na tym nowym statku. Zabiła Blada podczas łapanki. Co? Zabiła jednego z gości? Tylko jednego. Dymitra i Nikolaja też z przodem. Powiedział Borysowi? Ciemnie zbieranie łupów na tym statku. Chyba nie wie, co się dzieje. Kiedy się dowie, że jego bracia nie żyją? Tak, cieszę się, że nie mam wielkiego łupi. Ten wielki skurwiel pewnie zwariuje. O, czyli będziemy walczyć z jakimś Władimirem? Idzie na statek, w którym jest grupa poszukiwawcza rzeczy, czy tam skarbu z tego statku. O! Jak ja sobie to mam niby kurwa wyważyć? No, muszę tu. O! Tu. Hop! Dobra, to tak. Dawaj, skakuj do góry. Co ja kurwa mam z tym zrobić? Stąd mam jechać jeszcze tam. Powinno załatwić sprawę. I co do diabła powiemy ochroniarzom? Tym się nie przejmuj. Powiemy, że postradał zmysły i wyskoczył. Ty go zastrzeliłeś. Tam szczegóły. Przecież nigdy nie znajdą ciała. A niech cię diabli, bracie. Po coś to zrobił? Bo nie chciał się zamknąć. Doprowadzał mnie do szału. Słoneczna królowa to, słoneczna królowa tamto. Modlitwy, śpiewy. Dłużej bym tego nie wytrzymał. Mogłeś go przecież tylko ogłuszyć. Poniosło mnie przez tę cholerną wyspę. No niby tak. Musisz nad sobą panować. Tylko nikomu ani pary z gęby, rozumiesz? Dobra, dobra. Zastanawiam się, jak się tam po cichu dostać. Dobra. Nie, bo tam w dół chyba kurwa nie mam iść. To gdzie ja mam strzelić tu? Szlach, szlach, chodźcie tutaj! No, bym się nie spalił od durnego ognia. Właśnie, nie mam... mam dostać. Strzała nie doleci tam. A ja tu nie widzę zbytnio żadnej ścieżki. W górę czy cokolwiek. Włączmy to płomienie. W dół? Nie chciałbym się... Nie wiem. Nie chciałbym po prostu zginąć, próbując iść w dół. To też jest po coś. Kurde, no.
Tym razem chyba lepiej sobie zbadamy grobowiec, zanim gdziekolwiek pójdziemy. Dobra. Zbadajmy ten grobowiec. Na tym zakończymy. Otwieraj. Parę części. Ups. Dawaj, mała. Tego ogólnie chyba tu nic ciekawego nie ma. Parę części. No. Dawajcie. Kolejna skrytka, ale jakiś wielki skarb czy coś. Osmalone. Zabawka. Tu jest zwykle nic. Jakiś bunkier, bo nie wiem, wieża jakaś. Trochę części. O, tutaj może coś znajdziemy ciekawego. Pytanie, gdzie nas to zaprowadzi? To jest jakiś bunkier. Znaleziony skarb. To na pewno była część ośrodka badawczego. Czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burzę? Zaraz się wszystkiego dowiemy. To pewnie trzeba aktywować i nam gdzie tam zasilanie jest nadal włączone. Jak to możliwe? Burza na siebie. Dawaj, otwieraj. Musi być jakaś droga przez wodę. Nie, tu możliwości wyłączenia? Tu znowu amunicja. No widzicie, bo to trzeba inaczej przymyknąć. Dobra, chyba kumam już, jak to będzie trzeba tu wytrwanić się. Dawaj na tą szalupę. Myślę, że...
zdążyliśmy. Udało się. Ale ja jestem kurde cwany. Bez jaj. Że przeszłem tu na tą drugą stronę na marne. Bo tu jest zamknięte. Ale też wiem, po co już jest to. Dawajcie to. No to trzeba postawić ten dźwięk. Powie, że Lara jest najmądrzejsza. Zobaczmy sobie po prostu do końca ten grobowiec tutaj. I na tym skończymy. Dawaj, 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 Lara, do góry. Magazyn. Artefakty ze starożytnego grobowca. Czego oni szukali? Jest. I co myśmy tutaj znaleźli? Czyż nie? 250. Uż. Ale, moi drodzy mili, to by było jednak na tyle w tym odcinku. Poszukiwanie Alexa udamy się troszeczkę później. Dzięki wielkie raz za oglądanie i trzymajcie się. Na razie.